25 kwietnia to Światowy Dzień Pingwina. Skąd to wyróżnienie? Co takiego szczególnego jest w tych ptakach i czy coś im zagraża? Od 18 lat badam populację pingwinów z regionu zachodniej części Półwyspu Antarktycznego, i dziś chciałabym zwrócić uwagę na istotne kwestie dotyczące pingwinów jako ważnych elementów ekosystemu antarktycznego. Pingwiny to ptaki morskie. Które w procesie ewolucji utraciły zdolność lotu powietrznego. I choć ich najbliższym, żyjącym kuzynem jest najlepszy na świecie lotnik, Albatros, to chyba trudniej o bardziej różniących się kuzynów. Same pingwiny to bardzo różnorodna grupa ptaków. Wszyscy przedstawiciele tej rodziny, Spheniscidae, bo tak brzmi jej łacińska nazwa, to sześć rodzajów i około osiemnastu gatunków. Mówią około bo obecnie prowadzone badania genetyczne uzupełniają naszą wiedzę i zmieniają te szacunki. Ale nawet te wspomniane przeze mnie 18 gatunków bardzo różni się między sobą. Wielkością i masą ciała, obszarem występowania, rodzajem pobieranego pokarmu, a także biologią rozrodu. Przyjrzyjmy się tym skrajnościom. Największy przedstawiciel, Pingwin cesarski, mierzy 130 cm wysokości. Najmniejszy, to mierzący zaledwie 35 cm, pingwin mały, zasiedlający obszary przybrzeżne Nowej Zelandii i Australii. Wszystkie populacje pingwinów występują wyłącznie na półkuli południowej, ale ich kolonie możemy znaleźć od Antarktydy aż po równikowe wyspy Galapagos. Zasiedlają także wybrzeża Afryki. Podczas gdy większość gatunków tworzy kolonie lęgowe, i swoje młode odchowuje w licznych grupach lęgowych, to para pingwinów żółtookich raczej unika sąsiedztwa, a ich młode chowają się w roślinności lasów deszczowych Nowej Zelandii. Trzy czwarte swojego życia pingwiny spędzają w morzu, a ich zasięg determinowany jest przez rozmieszczenie zasobnych w pokarm chłodnych prądów oceanicznych. Pingwiny z wyjątkiem piskląd, żywionych przez rodziców, swój pokarm pobierają zawsze w wodzie. Są to ryby, skorupiaki, głowonogi. Dieta niektórych pingwinów jest bardzo różnorodna. Na przykład pingwiny białobrewe, tak zwani oportuniści żywieniowi, zadowolą się tym, co znajdą, a pokarmu potrafią szukać na dużych głębokościach. Natomiast dieta badanych przeze mnie pingwinów okich, w 99% składa się z antarktycznego kryla. Gdy kryla brak, zwłaszcza młode osobniki, niedoświadczone i wygłodzone, często padają ofiarą drapieżników. Pingwiny na ląd wychodzą w dwóch celach: rozmnożenia się i przepierzenia czyli wymiany piór, których bardzo gęsta pokrywa, stanowiąca warstwę izolacyjną, musi być zmieniana co roku. Jest to niezbędne do przetrwania w wodach Oceanu Południowego, zwanego lodowatym. Ale nie tylko w wodzie napotykają na trudne warunki. Pingwiny cesarskie jako jedyne swoje lęgi odbywają w trakcie antarktycznej zimy. W ciemnościach, przy temperaturach powietrza atmosferycznego spadających do minus 60 stopni Celsjusza, przy silnie wiejącym wietrze. Często w odległości 100 km od brzegu, który to dystans muszą pokonać czterokrotnie w sezonie. Tylko cztery gatunki pingwinów cesarskie, białookie, maskowe i białobrewe stanowią aż 90% biomasy ptaków Oceanu Południowego. Mają istotne znaczenie dla funkcjonowania całego ekosystemu i są uważane za gatunki wskaźnikowe. Ponieważ ich populacje odzwierciedlają stan otaczającego środowiska morskiego. I nie tylko morskiego. Środowisko lądowe Antarktyki kojarzy się zawsze z pozbawionymi życia lodowymi pustyniami. Tymczasem są tam wolne od lodu obszary, tak zwane oazy, i to właśnie w nich pingwiny zakładają swoje, często wielotysięczne kolonie lęgowe, gdzie odchowują pisklęta pozostawiając duże ilości guana, czyli odchodów, które przekształcane przez mikroorganizmy, zamieniają się w tak zwaną glebę ornitogenną, umożliwiając w ten sposób rozwój skromnej wegetacji i nielicznych przedstawicieli flory antarktycznej. W ten sposób pingwiny przyczyniają się do obiegu materii organicznej, którą niejako wynoszą z oceanu na ląd, dając tym samym początek nowemu życiu. W procesie ewolucji pingwiny zasiedlające obszar Antarktyki wykształciły szereg mechanizmów umożliwiających im przetrwanie w tym ekstremalnym klimacie, ale też uczyniły je wrażliwymi na wszelkie zmiany. Obecnie populacje pingwinów regionu zachodniej części Półwyspu Antarktycznego są szczególnie narażone na niekorzystne skutki. Zachodzących tam dynamicznie zmian klimatycznych oraz koncentracji połowów kryla antarktycznego, głównego źródła ich pokarmu. Zauważamy, że badane przez nas populacje pingwinów białookich i maskowych odnotowują drastyczne spadki liczebności, sięgające odpowiednio 70 i 60% na przestrzeni 40 lat. Niestety tendencje te są charakterystyczne dla całego regionu. Obecnie trwają prace nad powołaniem morskiego obszaru chronionego, który swoim zasięgiem obejmie szczególnie wrażliwe regiony i zagrożone populacje. Ale, żeby chronić to, co tej ochrony potrzebuje, i prowadzić zrównoważoną gospodarkę z zasobami żywymi, niezbędna jest rzetelna wiedza naukowa. I właśnie dlatego monitorujemy populację pingwinów, ważnych gatunków wskaźnikowych krylozależnych. A dlaczego akurat 25 kwietnia został okrzyknięty Dniem Pingwina? Zaobserwowano, że pingwiny białookie z regionu Morza Rosa właśnie ten dzień często wybierały na rozpoczęcie zimowych wędrówek na północ. Ale i tu znajdziemy różnicę między populacjami z różnych regionów Antarktyki. Podczas gdy pingwiny z Morza Rossa dopiero ruszają na północ, sprawdźmy, gdzie w tym czasie są pingwiny, które swoje kolonie zakładają na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych, a ściślej w sąsiedztwie polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Jednym z trzech występujących tam gatunków jest właśnie pingwin białooki, którego zimowe wędrówki śledziliśmy. Dzięki zastosowaniu badań telemetrycznych możemy dokładnie wskazać miejsca ich siedlisk w wybranym miesiącu, na przykład w kwietniu, a nawet dokładnie w dniu 25 kwietnia. Widzimy, że teraz odpoczywają w strefie paku lodu morskiego na Morzu Wedela i pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że z końcem września pojawią się na wyspie króla Jerzego.